ponawiamy apele policji dotyczące ostrożności w kontaktach z oszustami, tym razem metodą na hydraulika. Ofiarą dwóch mężczyzn padła mieszkanka Augustowa. Pod pretekstem rzekomej awarii sieci wodociągowej do jej mieszkania weszło dwóch mężczyzn. Przedstawili się jako pracownicy administracji osiedla. Korzystając z nieuwagi seniorki, skradli jej 1500 zł. Policja poszukuje sprawców i jednocześnie apeluje o ostrożność i rozsądek.